Cześć, z tej strony Freaks, a w dzisiejszym programie drzewo. Mniejsze drzewo. I drzewo, które jest całe białe. To wszystko i więcej w dzisiejszym filmie na temat kobry. Jest to kobra w wersji tej ostatniej, czyli w wersji C. I jest to King Cobra, nie Era Cobra. Różni się ona od wersji A głównie tym, że jest nieco wolniejsza przy glebie, ale za to zachowuje moc do nieco wyższego pułapu oraz posiada jeden z najbrzydszych kamuflaży, jaki w życiu widziałem. Natomiast lata się tym czymś całkiem przyjemnie. Mamy 4 dwunastki, mamy 1.37, która owszem jest chimeryczna, jeżeli chodzi o aim. Natomiast jak trafi, to bardzo często zabije. Jest z nią jeden problem, że nie da rady wziąć do niej porządnej taśmy. Ponieważ nawet taśma na cele powietrzne ma dwa pociski przeciwpowietrzne, burzące i jeden pocisk przeciwpancerny. Czyli tak naprawdę nie robiący samolotom nic, albo nie robiący samolotom zbyt wiele. Ale lata się tym czymś bardzo przyjemnie, jest to samolot, który ma bardzo dobre przyspieszenie, dobrze zachowuje się przy dużych prędkościach i jest w stanie te duże prędkości osiągać. I jeżeli trafi na mecz na swoim BR-ze, to radzi sobie bardzo, bardzo dobrze. Jeżeli trafi na uptier, również potrafi sobie poradzić, natomiast w downtierze jest praktycznie nietykalny. Także zaczniemy od ataku na Focke-Wulfa, który tutaj coś tam kombinuje. Natomiast obrywa 37. Prawie wlatuje we mnie, ale do tego się już zdążyłem przyzwyczaić, że w momencie, kiedy zabijam przeciwnika w samolocie, aktywuje mi się jakiś elektromagnes, który przyciąga wraki. Natomiast jak widzicie, jest tutaj kilka samolotów przeciwnika, z którymi trzeba sobie poradzić. Typhoon chyba będzie najgroźniejszy, ponieważ paradoksalnie skręca najlepiej z wszystkich samolotów, które widzicie przede mną. Także zajmiemy się nim w pierwszej kolejności. No tak naprawdę Typhoon jest samolotem, na którego trzeba bardzo uważać. Inna sprawa, że jest mało osób, które z Typhoona potrafią korzystać, w tym osoba mówiąca. Natomiast Typhoon no, naprawdę jest groźnym samolotem. On skręca bardzo dobrze ze względu na swoją potężną powierzchnię skrzydeł i również jest dosyć szybki. Natomiast jego roll rate go odrobinkę hamuje. No i fakt, że te duże skrzydła również ładnie łapią pociski i każda dziura obniża ten potencjał do skręcania i do utrzymywania prędkości. J26 w tym momencie robi jakiś taki dziwny zakręt, nie do końca wiem co autor miał na myśli, także pozwalam sobie te myśli ukrócić. I BF-109F, który również jakoś dziwnie poszedł do góry i złapał najpierw jedną 37 w skrzydło, potem w kadłub, no i jego przygoda w tej bitwie się zakończyła. No i tak naprawdę jesteśmy teraz w miejscu, które Cobra lubi najbardziej, czyli nisko. Cobra, pod żadnym pozorem nie wspinajcie się tym samolotem powyżej 5000, tak naprawdę powyżej 4000, już P63 sprawuje się lekko średnio. I wchodzimy w walkę z Pioremyrskim. Pioremyrski jest zwrotniejszy od Kobry, szczególnie przy niskich prędkościach jego silnik sprawuje się i dużo, dużo lepiej. Jego samolot sprawuje się również dużo, dużo lepiej i zwrotniej przy niskich prędkościach. Natomiast w tym momencie aktywuje swoją kartę pułapkę i nazwijmy to umiejętności, których nabyłem podczas trenowania 1 na 1. I w tym momencie, jak widzicie, nie używam pełnej mocy silnika. Chcę wypuścić tego Pioremyrskiego przed siebie. To będzie moja szansa. I może wtedy on zgłupieje. On teraz popełnia błąd, bo się wystalowuje, ale w tym błędzie zwalnia. I ma okazję, żeby we mnie strzelić. I to była jego jedyna okazja w tym pojedynku, żeby cokolwiek mi zrobić. No i w tym momencie on wylatuje przede mnie. Do moich zadań teraz należy dokręcenie się do niego. To niekoniecznie będzie możliwe, o ile on nie popełni błędu, ale również nie wylecenie przed niego. Pioremyrski najprawdopodobniej dał moc na 100%,
I jako, że jego samolot przy niskich prędkościach sprawuje się dużo, dużo lepiej, no to nawet jeżeli Cobra ma dobre przyspieszenie, Remyrski ma chyba to przyspieszenie jeszcze lepsze i wobec tego wylatuje tuż przede mnie, łapie 37, bisz, basz, bosz i bang. A teraz przenosimy się w troszeczkę zimniejsze klimaty i pokażę wam odrobinkę latania defensywnego. Tak się ta bitwa ułożyła, że akcji i strzelania do przeciwników jest dużo, natomiast zestrzeleń będzie relatywnie niewiele. Natomiast pokażę wam, jak można korzystać z tego przyspieszenia, o którym wspominałem w kontekście defensywnym. Atakuje mnie Whirlwind, samolot, który będzie nad wami w większości przypadków, gdyż ma start z powietrza i nie wznosi się najgorzej. Jesteśmy na wysokości 4600 metrów, czyli tak jak mówiłem, górna granica, powiedzmy, użytecznej wysokości w Kobrze. No i w tym momencie musicie zdać sobie sprawę, że podstawowym manewrem defensywnym jest skierowanie nosa w dół, żeby nabrać prędkości. Co nie? Jakby to jest dosyć podstawowa rzecz, której warto się nauczyć, tak samo jak sprayowanie z dwunastek, ponieważ są to, no, karabiny z absurdalnie dużym zasięgiem, więc można z tego korzystać, żeby wkurzać przeciwników. Ale, tak jak mówię, skierowanie nosa w dół jest podstawowym manewrem defensywnym. Sprawia to, że samolot, który was atakuje, musi poświęcić więcej swojej energii i musi tak naprawdę przemyśleć, czy atak na was jest w ogóle tego wart. Jeżeli na przykład dookoła was są inne samoloty, no to tak naprawdę, jeżeli on poleci na was, no to straci tej swojej energii bardzo, bardzo dużo i być może wystawi się na atak. W tym momencie niestety, ale dookoła mnie nie ma innych samolotów, więc przeciwnicy nie mają nic innego do roboty, jak tylko atak mnie. Zwłaszcza, że nie pomaga w tym mój świetny kamuflaż, który idealnie wtapia się w zaśnieżone Ardeny. I urywam sobie klapę. To nie zapowiada się dobrze i w tym momencie zostaję ostrzeliwany z tych samych dwunastek, którymi pokarałem troszeczkę tego Whirlwinda. Natomiast obecnie widzicie, że schodzę coraz niżej, staram się podciągnąć tego P-47 pod moich teammateów, którzy tutaj gdzieś tam nisko latają. No i mamy problem, ponieważ moi teammaci jesteśmy pod takim parasolem. Widzicie, ja, Jak-9K i P-47D jesteśmy obecnie pod parasolem z Whirlwinda, P-47 i tam coś jeszcze latało, nie jestem w stanie obecnie przypomnieć sobie. A, i VB-10C1, no tak, oczywista nazwa. Dziwne, że nie przyszła mi do głowy. W tym momencie, jeżeli przeciwnicy nie popełnią żadnego błędu, mamy przerąbane. Oni mogą nas po prostu przygnieść do gleby i tyle tego było. Natomiast nie zamierzam swojej skóry sprzedać tanio. No i będziemy korzystać z tego podstawowego manewru defensywnego, jakim jest po prostu nurkowanie, slash taki dziwny, krzywy split. Ponieważ jeżeli zrobiłbym prostego splita, no to w tym momencie chyba straciłbym za dużo energii. Ale korzystamy z tego, że ten Whirlwind jakoś, nie wiem, dziwnie lubi wlatywać mi pod dwunastki, także pokaramy go jeszcze odrobinkę. Niestety Whirlwind z kolei odwdzięczył się rozwaleniem Jaka-9, także zostaliśmy już tylko we dwójkę z P-47. VB-10 atakuje, spada z góry, ja idę też do góry, żeby... Nie, przepraszam, on spada z góry w dół, więc ja idę do góry, żeby go skontrować. To mogło się bardzo źle skończyć, ale było to ryzyko, które pozwoliło mi otworzyć do niego ogień. No i w tym momencie wykorzystuję fakt, że Whirlwind jest zajęty walką z P-47, a VB-10, który nie należy do samolotów, które się wspinają jakoś bardzo fenomenalnie, jest kilometr przede mną. A ja mam jeszcze trochę pocisków do dwunastek, które jak widzicie bardzo szybko mi się kończą. I moim planem obecnie jest wystraszenie tego VB-10 na tyle, żeby on speniał i zaczął skręcać. I on to właśnie robi. Szczerze mówiąc, w tym momencie to taktyka VB-10C, ona się poszła kichać w momencie, kiedy on był kilometr przede mną i leciał prosto. Ponieważ VB-10 jest szybkim samolotem, ale nie prześcignie Kobry. No i tak naprawdę jego jedyną nadzieją było trzymanie przewagi energii.
ale chyba jego głównym błędem było, tak jak teraz patrzę, po prostu złe podejście do tego ataku. Whirlwind w międzyczasie spada i teraz zobaczcie, jaki piękny hit register ma War Thunder. To nie koniec. W drugim podejściu będzie jeszcze, jeszcze więcej fajnych strzałów, które absolutnie w tego G5N1 nie wchodzą, jak widzicie. Absolutnie nie przenikają mu przez skrzydło i trafia dopiero ostatni. To tak, taki... kahumorystyczna wkładka na koniec. A na koniec, koniec! Zestrzelenie BV-238. Jako, że to jest największy samolot w grze, no to trafiłem go idealnie pierwszym strzałem i odciąłem mu ogon. Także jak widzicie, można bez problemu zestrzelić 58 samolotów przeciwnika 58 pociskami, jeżeli umie się celować. Jak osoba mówiąca. Czołgiem i do usłyszenia.